Cześć, tutaj Leszek, szybcy i wolni w jednoślad.pl. Dzisiaj maszyna, która już mam dosyć. Piaggio MP3, ale wiecie z jakiego powodu? Jak tylko to przyjechało do naszej redakcji, do naszego garażu, to co chwilę ktoś się schodzi i pyta, co to jest i jak to jeździ, jak to jest w ogóle możliwe, że może być skuter, który ma dwa koła z przodu i na jakie prawo jazdy to jest. No niestety jest to homologowane na prawo jazdy A, bo jest to 500 o 40 koniach mocy, wyposażona we wszystkie elektroniczne bajery, jakie tylko można stosować w motocyklach. Dzisiaj bardzo szybki kurs, a będzie o wiele więcej pretekstów do tego, żeby mówić, pisać o tej maszynie, ze względu na to, że ona w tym roku jest u nas na teście długodystansowym. Jeździł nim już Damian i nieco dzielił się pierwszymi swoimi wrażeniami. Dzisiaj ja to uczynię w ramach swojego vloga. No, to co się na desce rozdzielczej tutaj dzieje, to jest po prostu kosmos. Za chwilę wam pokrótce wytłumaczę, w jaki sposób ten sprzęt działa i jeździ. Pierwsze co muszę wyjechać z tego garażu, a jak wam za chwilę pokażę, jak wygląda wjazd do naszego nowego, jakby to nazwać, studia, to się po prostu złapie się za głowę, bo manewrowanie tutaj motocyklem, tym bardziej jak pada, jest mega trudne, ale na szczęście z przodu mamy dwa koła. Dobra, czas na pierwsze odpalenie. Spuszczamy hamulec postojowy. Kurczę, rękawiczek zapomniałem. O Jezu! Musicie mi dzisiaj wybaczyć. Jezu, że się dopiero teraz zorientowałem? Wstyd straszny. Przed nami korek. A korek to jest sprawdzian dla zwrotności tego sprzętu. Hamulce też pracują bajecznie. Tutaj są w sumie trzy tarcze. Nie tylko dlatego, bo są tutaj trzy koła, ale też dlatego, ponieważ ta maszyna waży grubo ponad 200 kg. Zawieszenie pracuje naprawdę tak, jakbyśmy mieli normalnie jedno koło z przodu. Zatrzymałem się w ustronnym miejscu, żeby przepiąć kamerę, żeby wam pokazać, w jaki sposób pracują przednie koła i przednie zawieszenie. Teraz dojeżdżam do świateł, do tego Opla, wciskam przycisk i jestem zblokowany. I nie wyciągam nóg. Nogi mam tutaj, jak widzicie. I wygodnie sobie po prostu siedzę. Mogę sobie ewentualnie, widzicie tutaj hamulec, mam nożny. Jednakże, no tak jak wam mówiłem, no kwestia blokowania tego i opanowania odruchów bezwarunkowych, polegających na wyciąganiu nóg, wymaga opanowania wprawy, w taki sposób wam powiem. Ja się cały czas tego systemu trochę boję, chociaż zdaję sobie z tego sprawę, że to jest naprawdę coś fantastycznego. O, jest zblokowane. Dobra, już mi coraz lepiej idzie synchronizowanie się. Ponieważ jeszcze wcześniej, widzicie tutaj jest ta lampka, wcześniej jeszcze przed zatrzymaniem ona zaczyna świecić, migać, informując nas o tym, że już opcja blokowania jest dostępna. To jest przy bardzo małej prędkości, około 3 na godzinę. I widzicie teraz, jak zawieszenie pracuje. Naprawdę człowiek czuje się jak na motocyklu, jeżeli chodzi o kwestię może nawet schodzenia na kolano. Ale wolę tego rozwiązania nie testować, bo trzeba mieć na względzie to, że prawa fizyki jednak nadal obowiązują ten sprzęt, mimo że z przodu ma dwa koła. Zielona strzałka. Ważne, zatrzymujemy się przed tą zieloną strzałką, żeby wiedzieć, czy nie ma przypadkiem pieszych na przejściu. I tutaj teraz, jak się tak nieco mocniej złożyłem i dodałem gazu, to zaczął działać system ASR, który nieco odciął mi moment obrotowy na tylnym kole w taki sposób, żeby tył mnie nie zaczął wyprzedzać.
To jest bardzo ważny system w tym motocyklu, dbający o nasze bezpieczeństwo i o to, żebyśmy sobie po prostu krzywdy nie zrobili zbyt odważnym śmiganiem. Jest tutaj też ABS, co ważne, a ten ASR oczywiście można wyłączyć, ale powiem Wam szczerze, zwłaszcza na śliskim, nie ryzykowałbym. A Wy w międzyczasie widzicie, jak wjeżdżam sobie teraz właśnie na wiadukt za Solarisem i składam się w zakręt. I zachowuje się tak jak każdy inny motocykl. Teraz wyprzedzam. I wahacze pięknie pracują, naprawdę. Rewelacyjne wrażenie to sprawia. Niesamowitą radość z jazdy i boję się, cały czas boję się tego sprzętu ze względu na to, że w pewnym momencie naprawdę będę go chciał mieć jako prywatną maszynę. Straszne chmury idą. Powoli będziemy chować się do redakcji. Jeżeli chodzi o komfort tego zawieszenia, to przez to, że są dwa koła, to w naturalny sposób zupełnie inaczej pokonuje się nierówności. Zapadnięte studzienki, wszelkie poprzeczne wertepy, które pojawiają się na drogach. I tutaj może nie są jakoś masakrycznie te studzienki zapadnięte, ale naprawdę czuć różnicę. Także jeżeli chodzi o przejazdy po dylatacjach wiaduktów i mostów. Osiągi sprzętu w pełni zadowalające, tym bardziej jeżeli zestawimy te 40 koni z masą prawie 300 kg. 500 moim zdaniem to jest tutaj optymalna pojemność i optymalna moc do takiego codziennego podróżowania, nie tylko po mieście. Chyba już się nauczyłem blokować. Dobra, teraz celowo nie wjeżdżam między samochody, żeby Wam jeszcze raz pokazać. Klawisz i blokuje się. Lampka wcześniej migała, teraz się świeci ciągłym światłem, a to oznacza, że mogę nie wyciągać nóg po prostu. A ludzie dookoła patrzą się na mnie jak na idiotę, nie? Strasznie zwraca na siebie uwagę ta maszyna. Powiem Wam tak. Dzisiejsza przejażdżka jest krótka. Tylko i wyłącznie ze względu na to, że za chwilę ma lunąć mega deszcz w Warszawie. Krótka, ale po pierwsze bardzo pouczająca, a po drugie dająca mnóstwo frajdy z jazdy. Tak jak Wam wspominałem, Piaggio MP3 jest u nas na długim dystansie. Włączył się wentylator i słusznie, bo jest naprawdę bardzo ciepło. Piaggio MP3 jest u nas na długim dystansie i będzie podczas tego sezonu jeszcze mnóstwo powodów do tego, żeby się z nim spotkać i żebyście mogli z bliska poznać ten sprzęt, żebyście mogli bardziej dokładnie zapoznać się z danymi technicznymi i z naszymi wrażeniami. Moje są absolutnie pozytywne i jest to chyba jedna z najciekawszych maszyn, z jakimi można w ogóle mieć do czynienia i na pewno MP3 znajduje się w top 3 maszyn, które chciałbym w życiu mieć w swoim garażu. Moim zdaniem jest to testowa pozycja obowiązkowa chyba dla każdego miłośnika dwóch, trzech kółek w tym przypadku. I nie jest to też jednoślad, o czym musicie pamiętać. Jest to trójślad. Dzięki Wam śliczne za to, że towarzyszyliście mi dzisiaj. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie eksploatacji Piaggio MP3, to śmiało piszcie na redakcja@jednoślad.pl albo wrzucajcie pytania do komentarzy poniżej. Pamiętajcie o subach i łapkach w górę. No i do zobaczenia już jutro na jednoślad.pl. Cześć, na razie. Wracam do biura.